Zapraszamy do wysłuchania książki Marcina Kozioła, zatytułowanej Skrzynia Władcy Piorunów. Czyta Andrzej Hausner. Gdzie jest skrzynia? wrzasnął. Gdzie jest skrzynia Twojego Ojca? Jaka skrzynia? Nie udawaj, smarkaczu, że nie wiesz. Nie pomożesz Tatuśkowi, jeśli nie będziesz gadał. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wydusił z siebie przerażony tom, którego Wielkolud chwycił za koszulę i próbował unieść. Spike z wnętrza domu usłyszał zamieszanie na podwórzu. W kilku susach przeskoczył taras, obiegł dom i dopadł zamaskowanych mężczyzn. Złapał zębami nogawkę spodni Wielkoluda i zaczął odciągać go od Toma. Drugi napastnik, znacznie drobniejszej postury, do tej pory tylko przyglądający się zajściu, schylił się i próbował odepchnąć labradora. Ten wbił się na tyle mocno w nogawkę Wielkoluda i nie dawał za wygraną, że starania Mikrusa niewiele mogły tu pomóc. Nawet Julia włączyła się do obrony przyjaciela, swoimi drobnymi rękami z całych sił okładała plecy wielkiego bandziora i krzyczała. Jej razy może nie były silne, ale na pewno nie ułatwiały wielkoludowi obrony przed dzielnym biszkoptem. Bierzemy ich i znikamy! Zakomenderował Mikrus. Wielkolud, próbujący dotąd uwolnić się od psa, zmienił taktykę. Z całych sił wepchnął Toma do części bagażowej furgonetki. Mikrus zwinnie wskoczył za nim, a potężniejszy z oprychów dopiero po chwili zdołał wtoczyć swoje cielsko do środka pojazdu. Na zewnątrz został tylko kawałek nogi z przyklejonym do nogawki labradorem. Stop! Stop! szczekał Spike. Czy panu drukarzowi strony się pomyliły? A może to... autor oszalał? Wiercił się niespokojnie, patrząc na pierwszy wydrukowany egzemplarz. No jak można taką opowieść zaczynać od środka? Po kolei proszę! Rozdział pierwszy Kto powiedział, że tylko ludzie mogą mieć zdolności nadprzyrodzone? Spike od zawsze czuł, że jest wyjątkowy. Nie dlatego, że powtarzała mu to matka, Etna Horand, jak każda matka mogła przesadzać. Ale jeśli nawet ojciec, dumny Kipling Spoolstead, czempion nad czempiony, raczył zauważyć, co za szczeniak, musiało być coś na rzeczy. Spike ledwo nauczył się mówić albo, jak kto woli, szczekać, Zdał sobie sprawę, że to, czego doświadcza na co dzień, jest zupełnie nieznane innym Labradorom. Ba, także owczarkom, spanielom, a nawet rodowi, staremu mądremu dogowi kanaryjskiemu, zamieszkującemu prawdziwy pałac na podwórku sąsiadów. Rod swoje już przeżył, widział i słyszał. Na okrągło chwalił się, że przed kilkoma laty zabrał swoich gospodarzy na wyspę kanaryjskie, z których podobno pochodzili jego prapradziadkowie. Tym zabieraniem trochę chyba przesadzał, bo nawet Szczeniak wie, że zwykle to ludzie zabierają psy w dalekie podróże, nieodwrotnie. Nawet jeśli stary dog dokonał czegoś tak niezwykłego, ani on, ani żaden inny pies, którego Spike dotąd poznał, nie mógł zaszczekać, a tym bardziej powiedzieć Pamiętam swoje poprzednie życie i wcześniejsze także. I jeszcze wcześniejsze. A Spike, nazywany również Biszkoptem, pamiętał. Przynajmniej co nieco. To znaczy, tak mu się wydawało, bo przecież nie mógł być pewny. Ale jeśli byłaby to jedynie psia fantazja, skąd ten biszkoptowy psotnik o wielkich orzechowych oczach, znałby w najdrobniejszych szczegółach układ pokoi w posiadłości hrabiego Malmsberego, nie już od prawie dwóch wieków? Skąd wiedziałby, jak przenosić sieci rybackie pościętej lekkim lodem wodzie? I to, że rybacy zwykli naśmiewać się z jego rasy. Tak kochają wodę, że to nie mogą być psy. W takim razie co? Wydry? Mogło to rozwścieczyć każdego z natury przyjaznego, ale i dumnego Labradora. Spike nie przepadał zatem za wydrami, tak dla zasady na wyrost, bo na przedmieściach raczej trudno jakąś spotkać. Nie mieściło się też w głowie, dlaczego był przekonany, iż podziwiał bohaterskie czyny swojego praprzodka, Niewysokiego, ale bardzo odważnego Nowofundlanda Georgia The Great, w którego żyłach płynęła krew pierwotnych psów Indian i Wikingów. Po prostu wiedział dużo, o wiele za dużo jak na swój wiek. Nawet zbyt dużo jak na możliwości jakiegokolwiek psiego umysłu. Gdy wspominał o George'u i Wikingach staremu rodowi, ten wyśmiał młokosa i orzekł, że zanadto fantazjuje. Uznał, że nasłuchał się awanturniczych opowieści, które jego przyjaciółka, Julia, czytała wieczorami na głos z wypiekami na twarzy. Julia, piękna czternastolatka o jasnych włosach, niebieskich oczach i cudownym uśmiechu, malującym się nie tylko na jej drobnych ustach, ale na całej śnieżnobiałej buzi. Jej niezwykła delikatność i dobroć szły w parze z odwagą i ciekawością świata. Pochłaniała książki jedna za drugą, a w jej biblioteczce piętrzyły się już przeczytane lektury, czasami zajmując nawet kawałek posłania, na którym nocą wypoczywał Labrador. Wraz z psią mamą, Etną Horand, Julia wychowywała Spajka od pierwszych dni jego życia. Przynajmniej tego obecnego, jeśli dać wiarę temu, co o dziwnych wspomnieniach Biszkopt szczekał sam do siebie, zwykle po cichu, pod nosem, by nie narazić się na wyśmianie przez inne zwierzęta. Etna odeszła już z tego świata, choć nie jest to zbyt precyzyjne określenie. Spike wierzył, że jeszcze kiedyś ją spotka. Bo skoro tak wiele wskazywało na to, że sam miał już niejedno życie, to pewnie i jego mama cieszy się gdzieś odkrywaniem świata na nowo, jako szczenie. Żałował tylko, że nie wie gdzie. Zamiast niej miał teraz przyjaciółkę, której nie opuszczał na krok. Biszkoptowo włosą Julię. Spike lubił podkreślać, i to z nieukrywaną dumą, podobieństwo barwy włosów dziewczyny do koloru swojej sierści. W jego oczach zdawała się być boginią. I to jeszcze jaką? Nie taką zwykłą, jak w mitach czy fantastycznych opowieściach. Boginią na czterech kółkach. Spike, proszę otwórz drzwi do ogrodu. zawołała cicho Julia. Na delikatny dźwięk jej głosu Biszkopt poderwał się ze swojego ulubionego miejsca, nieopodal wygaszonego o tej porze roku, kominka. Podbiegł do przeszklonych drzwi, stanął na tylnych łapach, by przed nimi zawisnąć na klamce. Dopilnował, aby drzwi otworzyły się na pełną szerokość. Wziął w pysk książkę leżącą na podłodze i delikatnie położył ją na kolanach Julii. Bogini na czterech kółkach, niemal bezszelestnie wyjechała na taras w swoim lśniącym w słońcu aluminiowym czterokołowcem. Avantgarde model clt Viking. A za nią, radośnie merdając ogonem, wybiegł Spike, w którego żyłach naprawdę płynęła krew dzielnych psów nowofundlandzkich Indian Beotuk i czworonożnych towarzyszy Wikingów. No, przynajmniej odrobina. Rozdział drugi Tom uśmiechnął się, próbując nieco załagodzić zakłopotanie Julii. Tak nie można dodawać ułamków, Julko. Cierpliwie tłumaczył, siedząc z nią w ogrodzie i ciesząc się ciepłem wiosennego popołudnia. Wziął kartkę i zaznaczył, gdzie popełniła błąd. Dziewczyna wzdrygnęła się i ze złością, ale nie na Toma, tylko na siebie, odsunęła ją na drugi koniec stolika. Odwróciła głowę i wpatrywała się przez chwilę w kwitnącą jabłoń. Nie lubiła się mylić i choć nie przepadała za matematyką, zdecydowanie wolała historię i naukę języków, drażniło ją, że nie dała sobie rady z tak prostym zadaniem. Pamiętaj, że najmniejszy możliwy wspólny mianownik czasami jest równy iloczynowi mianowników. Wiedziała o tym dobrze. Obecność chłopca przy wspólnym odrabianiu zadań onieśmielała ją jednak tak bardzo, że równie dobrze mogłaby popełnić błąd ortograficzny w swoim imieniu. Wcale nie chciała jednak zrezygnować z pomocy starszego o rok Toma. Co więcej, zdarzało się, choć nie tym razem, że celowo popełniała błędy, dając chłopakowi dobry powód, by spędził z nią jeszcze trochę czasu. Biszkopt już dawno wyniuchał, co się święci. Wprawdzie był nieco zazdrosny o uczucia swojej Julii, ale też nie miał złudzeń. W tej konkurencji skazany był na porażkę. Coś podpowiadało mu, że tak musi być i prędzej czy później jakiś dwunuk oczaruje Julkę. W wielkim sercu dziewczyny nadal powinno wystarczyć miejsca dla niego, co do tego Spike nie miał wątpliwości. A że Tom był wyjątkowo miłym i dobrze wychowanym chłopakiem, a o dobrym wychowaniu według Spajka świadczyły przenoszone mu w prezencie chrupkostki kostki o smaku wędzonego boczku, postanowił nie tylko nie rywalizować z nim o względy Julii, ale nawet nieco pomóc w tej skomplikowanej sprawie. Spajk, chodź tutaj przyjacielu, pociesz Julkę. Pies podszedł do dziewczyny, ale tak niezdarnie. No, przynajmniej tak to wyglądało, że potrącił głową ogrodowy stolik. Oparty na jednej nodze blat zachwiał się, i ręka chłopca notującego coś na kartce zsunęła się, trafiając wprost w opartą na kolanach dłoń Juli. Dłonie splotły się, mimowolnie, w delikatnym uścisku. Dziewczyna zadrżała. Jej wielkie niebieskie oczy zwróciły się w stronę chłopca. Tom zaniepokoił się, że zupełnie przypadkowo zrobił coś bardzo, bardzo niestosownego. W pierwszym odruchu chciał cofnąć rękę, coś jednak podpowiadało mu, tego nie robić. W serce chłopca biło szybciej niż kiedykolwiek. Wkrótce zorientował się, że nie tylko jego serce galopuje. Chociaż śpiew ptaków skutecznie zagłuszał dudnienie w klatkach piersiowych, uczucia zdradzały oczy. Lekko spłoszone, ale szeroko otwarte, by niczego nie stracić z tej wyjątkowej chwili. Julka. Wykrztusił, jakby chciał się przekonać, czy dziewczyna nadal jest z nim w ogrodzie, czy też swoją przypadkową śmiałością ją spłoszył. Dziewczyna się nie odzywała. Od dawna myślała o tym, by powiedzieć tomowi, jak bardzo lubi jego cierpliwość, delikatność i burzę ciemnych, kręconych włosów, nie dających się porządnie ułożyć, jak bardzo podziwia jego wiedzę i uwielbia słuchać jego gry na gitarze klasycznej. Ta sytuacja zaskoczyła ją jednak. Nie była w stanie wydusić z siebie słowa. Dopiero gdy zdezorientowany brakiem odpowiedzi tom zaczął się powoli wycofywać, zdobyła się na to, by pokonać onieśmielenie. Zacisnęła mocniej swoją drobną dłoń na ręce chłopca. Tom się rozpromienił. Bardzo cię lubię, Julio, wyszeptał zachęcony. Bardzo. Bardziej niż. Zatrzymał się, by wybrać najwłaściwsze określenie, takie, które nie zabrzmi ani zbyt pompatycznie, ani banalnie. W końcu jednak zdecydował się na to najbardziej banalne i pompatyczne, jakie przyszło mu do głowy. Bardziej niż wszystkie inne dziewczyny razem wzięte, dokończył. W szkole czy w ogóle? Zapytała Julia, odzyskawszy oddech i swą dziewczęcą przekorność. Uśmiechnęła się przy tym i mrugnęła okiem, zdradzając, że wcale nie oczekuje odpowiedzi. W ogóle? Odpowiedział śmiertelnie poważnie. Ja też cię lubię. I już chciała otworzyć swoje serce i wyłożyć wszystko kawa na ławę, gdy na swojej drugiej dłoni poczuła mokry nos spajka. Rozdział trzeci. Nie tak szybko z tą wylewnością maleńka. Niech się jeszcze trochę chłopak postara, po psiemu wyszeptał Biszkopt. Żałował, że wachlarz jego nadprzyrodzonych zdolności kończy się na dziwnych wspomnieniach z zamierzchłych czasów. Nie musiał jednak wcale mówić językiem Szekspira, Moliera, Dostojewskiego czy Mickiewicza, by być dobrze zrozumianym. Julia trafnie odczytała sygnał i pozwoliła się wygadać ośmielonemu Tomowi. Julka, znamy się już rok, a ja nigdy nie powiedziałem ci, jaki kolor ma twoje imię? Uśmiechnęła się, sądząc, że próbuje być romantyczny. Goździkowy, czasami nawet lekko lawendowy. Ale pachnie inaczej, jak yy, świeża mandarynka. Spike spojrzał zdziwiony na chłopaka swoimi wielkimi, orzechowymi oczami i zmarszczył kąciki pyska, co ludziom mogło przypominać uśmiech, choć niewiele z nim miało wspólnego. Julia też była zaskoczona, ale nie chciała dać tego po sobie poznać i nie przerwała przyjacielowi. Muszę ci coś powiedzieć, Julko. Ja. ja widzę kolory. No ja też, Tom, wtrąciła, uśmiechając się serdecznie. No i ja też, bracie, wyrwało się Biszkoptowi. Zaszczekał rzecz jasna niezrozumiale dla ludzi, ale skutecznie zwrócił na siebie uwagę. Tylko wiesz co, już mamrotał po cichu pies. Jak Julka mówi o czymś, że jest fioletowe, zielone albo różowe, to mnie się wydaje, że jest niebieskie. Pozostałe jej wydumane kolorki to dla mnie żółty albo szary. A jak włoży czerwoną sukienkę, to mnie się wydaje, że jest prawie tak czarna jak węgiel. Tylko co do koloru biszkoptowego, barwy jej włosów i mojego futerka, jesteśmy z Julką zgodni. Czy z wami wszystkimi jest coś nie tak, gdy mówicie o kolorach? Czy to mnie się coś pokręciło? zapytał retorycznie z pewną zgryźliwością, bo w ogóle nie dopuszczał do siebie myśli, że to z nim mogło być coś nie w porządku. Mimo niezwykłej inteligencji, nie wpadł też na to, że psy i ludzie nieco inaczej postrzegają barwy. Julka, ja jestem, wyszeptał Tom. No powiedz proszę. Jestem synestetykiem. Dziewczyna pisnęła. Gdyby nie to, że nie była w stanie poderwać się ze swojego czterokołowca, pewnie by podskoczyła. Przyklasnęła więc tylko, po czym z powrotem położyła swoją dłoń na dłoni chłopca, by nie psuć tej chwili. To nie choroba, Julko. Wiem, Tom, wiem uśmiechnęła się. Może nie znam się na ułamkach, ale czytam jak szalona, niemal bez przerwy. Rok temu czytałam o synestezji. Nawet pozazdrościłam synestetykom bogactwa doznań. Wyobrażałam sobie, jak może smakować muzyka, albo że dźwięki mogą mieć kolor bo właśnie o takiej formie synestezji wówczas czytałam. Wiem, że jest ich wiele. Biszkoptowi opadła szczęka. Nie żeby od razu uderzyła strzaskiem o podłogę, ale bez wątpienia opadła. Wcale jednak nie myślał o tym, że muzyka może smakować jak jego ulubione chrupkostki. Przypomniał sobie bowiem co nieco z czasów świetności hrabiego Malmsberiego, u którego w jednym ze swoich żyć musiał mieszkać, a przynajmniej bywać. Do posiadłości w angielskim hrabstwie Wiltshire przyjeżdżał od czasu do czasu w odwiedziny pewien artysta z Paryża. Zazwyczaj hrabia gościł u siebie statecznych panów z dubeltówkami wybierających się na polowania. Równie często odwiedzali go ornitolodzy, którzy podzielali pasję hrabiego do obserwacji latających stworzeń. Trochę dziwne, że gospodarz z jednymi gośćmi strzelał do dzikich kaczek, a z drugimi przesiadywał w krzakach, wypatrując ptaków. Dziwniejsze od tego było jednak zachowanie artysty, zdecydowanie wyróżniającego się wśród pozostałych, odwiedzających hrabiego. Artysta mawiał. „Mundi powinien pan zmienić nazwisko, bo to M jest takie oziębłe, a Y wulgarne. Albo Ależ ten de Dur był żółty. Wszyscy myśleli, że to taki. Twórczy ekscentryzm, aż do czasu pewnej kolacji u hrabiego, podczas której ów artysta spotkał się z myśliwymi i jednocześnie słynnym naukowcem, Sir Francisem Galtonem. Czy jakoś podobnie, bo przecież psia pamięć mogła być zawodna. Mężczyźni zaczęli się później widywać na londyjskich bankietach i po kilku tygodniach Galton uświadomił zdziwionemu artyście, że zapewne ma on trochę. Nadprogramowych połączeń w mózgu, które czynią go nieprzeciętnym w postrzeganiu świata. Francuz zawsze był przekonany, że jest wyjątkowy, głównie ze względu na swoje talenty, ale nie przypuszczał dotąd, że inni nie widzą barwy dźwięków i nie dostrzegają temperamentu liter. Od tej pory obrósł jeszcze bardziej w piórka, mając naukowy dowód na swoją niezwykłość. Wyznanie Toma przywołało wspomnienie o hrabim Malmsberem i jego francuskim znajomym, ukryte głęboko w głowie spajka, aż zakręciła mu się łza wokół. Spike, chyba nie płaczesz? Pogłaskała go po głowie zatroskana Julia. Nie przerywała jednak Tomowi. Julio, mówię ci o tym, bo czuję coś wyjątkowego do ciebie. Nie wiem jeszcze jak nazwać to, co czuję... Ale wiem, że pięknie pachnie i ma cudowną barwę, zupełnie jak Twoje imię. I chcę, byś wszystko o mnie wiedziała. Wszystko. O synestezji prawie nikomu dotąd nie mówiłem. Wiedzą o tym tylko moi rodzice. Tata też tak ma. Twój tata? Twój tata też jest synestetykiem? Zdziwiła się Julia, i przez moment zrobiło się jej nawet przykro, bo już zaczynała przyzwyczajać się do myśli, że jej tom jest jedyny, wyjątkowy. Niepodobny do nikogo, kogo zna, może nawet najbardziej wyjątkowy na świecie. Szybko jednak ta nuta melancholii ustąpiła. Tak, i to na dodatek postrzegamy świat tak samo, ja i tata. Dokładnie tak samo, nuta w nutę, kolor w kolor. Łata w łatę, doszczekał sobie ciąg dalszy Labrador. Czyli jak? spytała Julia. Opowiedz dokładnie proszę. Widzę litery i liczby tak, jakby odpowiadały im pewne kolory. Gdy przed chwilą dodawaliśmy ułamki, kolory nakładały się na siebie, tworząc nowe barwy. Czasami też całe wyrazy nabierają barw, zwłaszcza imiona. Zdarza mi się również wyobrażać sobie, że niektóre słowa pachną, ale nie takie zwykłe jak cebula czy czekolada. Na przykład, sprawiedliwość ma zapach fiołków. A diagnostyka pachnie jak przypalony olej. Julia roześmiała się głośno. A co najdziwniejsze, czas w moim umyśle ma kształt. Narysuję ci go. Tom zaczął kreślić na odwrocie kartki, na której wcześniej dodawali ułamki. Poniedziałek ciemnożółty, wtorek niebieski, środa zielona, czwartek szary, piątek błękitny, sobota żółta, niedziela. Czarna. Tak widzę tydzień. Kręci się w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, a poszczególne dni mają różne barwy. Miesiąc z podziałem na dni i tygodnie nie przedstawia mi się w żaden szczególny sposób. Za to widzę rok podzielony na miesiące. Znowu zaczął niezgrabnie rysować. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Miesiące krążą. Nie wiadomo czemu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Od czerwca do grudnia zajmują w przestrzeni znacznie więcej miejsca, jakby były dłuższe. Najkrótszy jest kwiecień, choć przecież to luty jest najkrótszym miesiącem roku. Nie pytaj mnie, Julko, dlaczego. Nie wiem. Dziwny jestem, prawda? Nie, odpowiedziała bez namysłu. Fascynujący kontynuowała rzeczywiście zaintrygowana relacją chłopca i szczęśliwa z powodu zaufania, którym ją obdarzył. Ktoś inny na pewno pomyślałby, że oszalałem. Zależy mi na tobie i nie chcę mieć przed tobą żadnych tajemnic. Dlatego ci o tym wszystkim mówię. Wtem Spike, który schronił się przed słońcem pod ratanowym fotelem zajmowanym przez Toma, poderwał się gwałtownie z miejsca uszczypnięty przez jakiegoś robala. Grzmotnął przy tym głową o siedzisko i niemal przewrócił krzesło z siedzącym na nim chłopakiem. Tom zachwiał się i zbliżył, oj, zbliżył tak bardzo, jak nigdy wcześniej do śnieżnobiałej buzi Julii. Jego usta, czy tego chciał czy nie, musnęły policzek dziewczyny. Spike spekulował później, że na pewno chłopak wykorzystał nadarzającą się okazję. Biszkopt nie mógł przecież za zbieg wypadków winić siebie ani nawet robaka, który wybrał najmniej odpowiednią porę na gryzienie go w zadek. W ostatecznym rozrachunku nie było powodu, by szukać winnych. Stało się to, co prędzej czy później i tak by się pewnie wydarzyło. Julia zaróżowiła się, zawstydziła, ale w serduszku dziękowała swojemu biszkoptowi za niezdarność. Julka, przynieść wam owoce? Dobiegł ich głos z głębi domu. Spike ruszył czym prędzej do budynku, by odwrócić uwagę mamy i zatrzymać ją jeszcze na moment. Przerażeni tym, co mama mogłaby sobie pomyśleć, wyprostowali się w swoich ogrodowych krzesłach i oddalili od siebie. Ich dłonie się rozplotły. W pamięci na zawsze pozostał jednak zapach pierwszego pocałunku, dźwięk splecionych rąk i smak wyjątkowego wyznania. Tego wiosennego popołudnia. Wszystkie zmysły wirowały i krzyżowały się ze sobą w magiczny sposób. Rozdział 4. Kółka czterokołowca podskakiwały na nierównej powierzchni eleganckiego chodnika wyłożonego granitową kostką. Pan architekt na pewno nie jeździ na wózku warknął pod nosem Spike, widząc ile wysiłku Julia musi wkładać w pokonanie tego dość długiego odcinka. Aleja była piękna. Obu jej krawędzi strzegły potężne kasztany, przyozdobione niczym szykowną biżuterią, kiściami białych kwiatów z drobnymi czerwonymi plamkami u nasady. Kostka brukowa też wyglądała elegancko. Jednak z upływem lat coraz to nowe kosteczki, niesforne granitowe maluchy chciały wyróżnić się z grona niemal identycznych sióstr i braci, wyskakując żwawo ponad pozostałe. Tak sobie przynajmniej tłumaczyła ich zachowanie. Dziewczyna obdarzona bujną wyobraźnią i dobrym sercem, które nie pozwoliłoby jej obarczać winą za nierówny chodnik, drogowców ani architektów. W ten sposób wózek CLT Viking co chwila podskakiwał, a Julia musiała bardzo uważnie manewrować, by nie wpaść w zagłębienia czy na wybrzuszenia, niczym czujny kapitan statku wikingów walczący z falami na niespokojnym oceanie. Spike nie mógł w tym miejscu za wiele pomóc swojej pani kapitan. Nie musiał nikogo prosić o ustąpienie jej miejsca, niczego nie musiał jej podawać. Czasami zdarzało się tylko, że jakaś gałązka lub kamyk zabłąkały się na drodze. Wystarczyło nieco wyprzedzić Julkę i uprzątnąć niewielką przeszkodę. Na spacery zawsze wychodził w przewiewnej kamizelce z dużym napisem: Pies w pracy z dopiskiem dla niedomyślnych, nie przeszkadzaj. Zwykle wzbudzał wielkie zainteresowanie. W szkole, w sklepikach, w kościele. Towarzyszył jej wszędzie. Byli nierozłączni, odkąd Spike przeszedł szkolenia i z wyróżnieniem pierwszego stopnia zdobył dyplom psa asystującego. Miał nawet odpowiednią legitymację na dowód, że jest profesjonalistą. Z czasem ludzie w okolicy przyzwyczaili się do jego obecności, a przede wszystkim zrozumieli, że gdy towarzyszy Julce w codziennych czynnościach. Pracuje i nie można odwracać jego uwagi. Spike lubił bawić się z dziećmi, nastolatkami, a czasami nawet dorosłymi, choć ci wydawali mu się trochę przerośnięci, co w jego pojęciu nie byłoby najmniej komplementem. Takie samo zdanie miał zresztą także o rodzie, dogu z sąsiedztwa. Czy oni wszyscy nie mogliby być trochę bardziej kompaktowi, od tacy jak Julia? To by im w zupełności wystarczyło, zastanawiał się Spike. I od razu łapał się na tym, że nie bardzo wie, skąd u licha przychodzą mu do głowy takie słowa jak kompaktowy. Tłumaczył sobie, że albo za dużo czyta mu julka, albo zbyt wiele ogląda telewizji. Zwykle, gdy dziewczyna już smacznie spała, jej mama zmęczona po całym dniu pracy próbowała zmusić się do obejrzenia czegoś w telewizji. Odbiornik brzęczał, pies oglądał, mama spała na kanapie w salonie. Biszkopt bacznie ją obserwował. I gdy był już pewny, że czas najwyższy położyć się do łóżka, przenosił w pysku pilota od telewizora i delikatnie wsuwał w rękę drzemiącej kobiety. Na spajka można było liczyć. Gdy przed siedmioma laty nieuważny kierowca samochodu potrącił Julkę na przejściu dla pieszych, jej świat przewrócił się do góry nogami. Potrącił nie tylko ją, ale i odprowadzającego ją do szkoły tatę. Śmierć ukochanego ojca przeżyła zdecydowanie bardziej niż wyrok lekarzy. Nie przesądzili, co prawda, że już nigdy nie będzie chodzić, ale też nie dali jej wielkich szans na powrót do pełni sił. Szybko musiała nauczyć się żyć od nowa. Choć miała wtedy zaledwie 7 lat, była nadwieg dojrzała. Przysięgła sobie, że nie podda się i będzie żyć pełnią życia, nie rezygnując z żadnego wyzwania. Do swojego pierwszego czterokołowca. Szybko się przyzwyczaiła. Przeczytała gdzieś, że już 500 lat przed naszą erą na ilustracjach przedstawiano krzesła z kołami, a w XVI wieku na wózku poruszał się Filip II, król Hiszpanii. Julia, gdy była jeszcze małą dziewczynką, wymyśliła sobie, że będzie zatem pierwszą królową na wózku. Wspaniała labradorka, Etna Horand, która mieszkała z nimi od lat, opiekowała się dziewczynką, swoją małą władczynią. Nie była jednak w pełni wyszkolona i przygotowana do roli opiekunki dziecka. Mimo to robiła wszystko, by być oddaną przyjaciółką, pomocną na miarę swoich umiejętności. Gdy na świat przyszedł syn labradorki, Spike, mama Julki postanowiła oddać go na szkolenie i przygotować do roli najwierniejszego towarzysza i asystenta. Oczywiście przeczuwała, że jest to pies do tej roli odpowiedni, ale nie wiedziała, że aż tak wyjątkowy. Odwagę i inteligencję odziedziczył po swoich przodkach. Mama Julki na pewno nie mogła też wiedzieć, że szczególną mądrość posiadał również za sprawą doświadczeń, które gromadził przez kto wie ile wcieleń, a wiedza ta z każdym dniem stopniowo do niego powracała, niczym rzucony w czasoprzestrzeń bumerang. Może dlatego tak dobrze rozumiał ludzki język i ludzkie sprawy. I może z czasem przyjdzie mu jeszcze odkryć inne umiejętności, o które trudno byłoby podejrzewać psa z przedmieścia, ba, jakiegokolwiek zwyczajnego psa. Gdy dotarli do końca kasztanowej alei i jak zwykle zatrzymali się przez zbyt wysokim krawężniku jezdni, dziewczyna sprawnie, choć nie bez wysiłku, uniosła przednie koła i pokonała podwyższenie. Na sąsiednich ulicach można było trafić na jeszcze wyższy krawężnik i w dodatku nierówny. Tam potrzebowała wsparcia. Jeśli ktoś znajdował się w pobliżu, Spike próbował zwrócić na siebie uwagę i zwykle to wystarczyło, by zamyślony i spieszący się przechodzień pomógł Julii. Jeśli jednak byli sami, zdarzało się, że Spike'owi udawało się znaleźć kawałek deski i podłożyć pod koła, by Julia mogła łatwiej pokonać przeszkodę. Jechali brzegiem drogi w kierunku szkoły muzycznej, w której co sobotę rano Julia uczyła się gry na fortepianie. Kiedyś w telewizji widziała chłopca z Chin, nastolatka Liu Wei, który zachwycał, grając stopami, kompozycję Richarda Kleidermana. Pomyślała, że naprawdę nic nie jest niemożliwe, a ona i tak jest szczęściarą, że ma dwie sprawne ręce. Pilnie uczyła się grać. Dla przyjemności, nie dla sławy. Nie marzyła o tym, by być pianistką, raczej odkrywcą tajemnic. Wielkim podróżnikiem lub prywatnym detektywem. Mama niespecjalnie kibicowała takim pomysłom na życie, obawiając się o Julkę, ale dziewczyna wierzyła, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. A to, że musi poruszać się na wózku, wcale nie oznacza, że ma rezygnować z marzeń. Co więcej, była przekonana, że z takim towarzyszem jak Spike ma pewną przewagę nad rówieśnikami, gdy chodziło o realizowanie marzeń. I w sumie się nie myliła. Szkoda tylko, że niektóre marzenia spełniają się zbyt szybko i w najmniej odpowiednim momencie. W kieszeni Julki zabrzęczał telefon. Zjechała na bok chodnika i zatrzymała wózek. Spike rozejrzał się uważnie, czy jest bezpieczna i czy wózek nie będzie przeszkadzał przechodniom. Nikogo jednak nie było w pobliżu. Julia mogła spokojnie odebrać telefon. Halo, halo, y to ty, Julka? zabrzmiał w słuchawce znajomy głos y Cześć Tom. Dziewczyna rozpromieniła się, usłyszawszy przyjaciela, którego niewinny pocałunek sprzed kilku dni nadal pachniał na jej policzku. Wyobrażała sobie nawet, że tamtego popołudnia została obdarowana pocałunkiem nie tylko w policzek, ale że przez ułamek sekundy spotkały się też ze sobą ich